Znajdujemy się przed Urzędem Gminy Iwanowice. To jedna z gmin, która otrzymała wyróżnienie w konkursie edukacyjna Gmina Małopolski 2020. Już za chwilę poinformujemy wójta o tym wyróżnieniu. Michał Kądziołka, Wojewódzki Urząd Pracy. Dzień dobry, witam pana wójta. Panie wójcie, mamy wesołą informację. Gmina Iwanowice jako jedna z trzech gmin otrzymała wyróżnienie w konkursie edukacyjna Gmina Małopolski. Bardzo serdecznie gratuluję i proszę przyjąć okolicznościowy grawerton. Kwiaty przekażę może paniom. I takie drobne upominki. Proszę bardzo, panie wójcie. Serdecznie gratuluję wyróżnienia w konkursie na edukacyjną Gminę Małopolski 2020. Gmina Iwanowice zdobyła sporą przychylność kapituły, wykazując się kreatywnością i znajomością najnowszych trendów komunikacji internetowej. Myślę, że w gminie Iwanowice teraz do rozwoju będą przekonani już wszyscy mieszkańcy. Gratuluję pomysłowości i lekkości przekazu. Gmina Iwanowice aktywnie uczestniczy w mediach społecznościowych. Mamy swój Instagram, Facebook, profil na YouTubie. Oczywiście strony internetowe. Gdy dowiedzieliśmy się o konkursie edukacyjnym Gmina Małopolski, postanowiliśmy wziąć w nim udział. Z prostej przyczyny pojawiła się szansa przekazać tutaj naszym mieszkańcom dodatkowych informacji na temat możliwości osobistego rozwoju, edukowania w różnych grup w różnym wieku. No i rzeczywiście, patrząc na te materiały, które opublikowaliśmy, ich było w sumie 11, dotarliśmy do bardzo różnych grup społecznych. Były informacje dla kół gospodyń wiejskich i sołtysów. Były webinary na przykład z panią Ewą Wechowicz, które dotyczyły jakby spotkania liderów, czyli osób zaangażowanych w różną działalność lokalną. Mieliśmy materiały dla przedsiębiorców, bardzo interesujące, łącznie z konferencją, którą organizowała Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zatem bardzo szerokie spektrum różnych informacji. No i mam nadzieję, że mieszkańcy z przyjemnością z tego korzystali.